Ludzie zawsze wyruszają. Zawsze. Wierzą, że potrafią urządzić się gdzie indziej lepiej niż w domu. Emigracja. Emigracja to rodzaj pogrzebu, po którym życie trwa dalej. Powiedział kiedyś jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, Tadeusz Kotarbiński. To nie do końca jest prawda. Po tym pogrzebie często następuje prawdziwa rezurekcja. Zmartwychwstanie do lepszego życia, a nie kontynuacja wegetacji. Ludzie czasem właśnie na emigracji odnajdują się zdecydowanie lepiej niż w kraju, skąd pochodzą. Emigracja jest częścią naszego DNA. Prawdziwie wolni ludzie zawsze emigrują. Dlaczego? Bo mogą. Bo każdy ma gdzieś tam do odkrycia swoją Amerykę. Ale nie każdemu starcza odwagi, by ją odkryć. Chociaż na emigracji nie zawsze znajdujemy naszą ziemię obiecaną, często trafiamy do miejsc bardziej wymarzonych niż realnych. Ale przecież nie wszystkie marzenia się spełniają. W każdym razie nie zawsze tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Poznajcie Adę Johnson. Emigrantkę, Polkę, pisarkę, żonę, matkę, człowieka sukcesu. Znajdujemy się teraz u Ady Johnson, która mieszka w Wielkiej Brytanii od... 9 lat. 9 lat, ale to nie jest twoja pierwsza emigracja. Nie, to nie jest pierwsza emigracja. Pierwszy raz wyjechałam do Irlandii. To było tuż po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. Tak więc otworzyły się granice, jak wiemy, na początku w Irlandii, dopiero po 2 latach do Anglii można było wjechać, prawda? Bo były na początku ograniczenia, tak. A więc Irlandia otworzyła swoje drzwi od razu i masa Polaków wyjechała do Irlandii, stąd teraz w Irlandii jest mała Polska, prawda? Bo tam dużo więcej wyjechało na początku ludzi. No ale wiesz, tam i tak jest mniej ludzi, bo to, co to za kraj, ten całość to jest chyba 5 milionów, tak? No właśnie, no, wiemy, że tutaj jest prawie 1 milion chyba Polaków, prawda? No ale nie, no w Irlandii tam gdzieś koło 250 tysięcy, nie? Zdecydowanie jest mniej, ale mimo wszystko nadal oczywiście mam tam rodzinę, mam przyjaciół. Jeżeli jadę, odwiedzam, to są miasteczka, które są naprawdę polsko brzmiące. Tak. Zdecydowanie, jak jedziesz na przykład do Port Leash, to jest County Leash, czy do Dublina nawet, jest naprawdę bardzo dużo Polaków. Ma się wrażenie, że jest się w Polsce. Lublin. Tak jest, tak jest. A co sprawiło, że w ogóle zdecydowałaś się wyjechać z Polski? W Polsce akurat byłam w takim okresie, że sytuacja rodzinna zmusiła mnie do tego, żeby wyjechać do Irlandii, powiedzmy, dać drugą szansę swojemu mężowi. Dziecko było małe, mój mąż akurat wtedy był w Irlandii, więc ja wyjechałam. Rozczarowałam się wtedy troszkę naszą sytuacją, bo byłam tuż po studiach prawniczych. Sytuacja wtedy była taka, że na aplikację można było się dostać, gdy się miało albo potężne plecy, albo spory zasobny portfel. Ja nie miałam ani jednej, ani drugiej rzeczy, więc szybko się okazało, że akurat w tych latach trudno było się dostać na aplikację. Próbowałam właśnie z wykształceniem prawniczym dostać się również do policji. Zdałam część egzaminów, w tym testy sprawnościowe, które naprawdę były wymagające. Ale potem się okazało, miałam półroczne dziecko, okazało się, że po teście psychologicznym, że nie jest to prawdopodobnie najlepszy moment, żebym opuściła dziecko, wyjeżdżała na szkolenia. Pan, który mnie wtedy przeprowadzał ze mną ten test psychologiczny, powiedział, żebym spróbowała za rok, bo zwyczajnie będę wtedy w lepszej sytuacji. No ale ja się wtedy oczywiście już pogniewałam i postanowiłam pojechać do Irlandii, gdzie już był mój pierwszy mąż. No więc postanowiłam łatać to, co wymagało łatania i... No ale też równocześnie chciałam się przekonać, też zawsze, wiadomo, nasi rodzice byli bardzo przywiązani do miejsca swojego zamieszkania. Mój tata w zasadzie nigdzie nie podróżował, mama też. Ja byłam ciekawa, czy byłabym w stanie sobie poradzić, nawet językowo, no bo
W ogólniaku miałam i niemiecki, i angielski. Potem też kontynuowałam naukę angielskiego na studiach. Byłam ciekawa zwyczajnie, czy językowo podołam. No w ogóle jak to jest, jak się żyje na Zielonej Wyspie, jak to jest w ogóle w innym kraju, więc to było doświadczenie. A skąd wyjechałaś? Wyjechałam z Torunia. Aha. Tak. Bo wiesz, ja miałem takie wrażenie na początku mojej emigracji. To był mniej więcej ten sam okres. Ja wyjechałem w 2006 roku, czyli jakiś rok po przystąpieniu Polski do Unii. I na początku miałem wrażenie, że to nawet nie była emigracja, bo te samoloty były takie tanie, można było na weekendy do Polski przyjeżdżać. To prawda. I też było się tam na początku chyba trochę na próbę, na chwilę. Nie miałem takiego poczucia, że już się przeniosłem, zaczynam nowe życie. Tak. Miałem takie to wrażenie, że przyjechałem, dostałem pracę i sobie pracuję. I też nie do końca. Znaczy, oczywiście było inaczej. Nie? Ja też mieszkałem, może nie w Irlandii, ale North East England to zdecydowanie co innego niż Londyn, także chyba bliżej mi było do Irlandii i to takiej północno-zachodniej niż do Dublina czy do dużego miasta. I tak to wspominam. A czy też miałeś takie poczucie porzucenia kraju, wyjechania na stałe? Nie, nie miałam takiego poczucia. Pojechałam tam w zasadzie z wrażeniem takiej przygody, bo przede wszystkim językowo mnie to fascynowało, bo chciałam się sprawdzić. Okazało się szybko, że ten język szkolny jest no niestety niewystarczający do tego, żeby się swobodnie porozumieć z Irlandczykiem, Irlandczycy mają też dosyć silny akcent, prawda? Więc porozumienie się z nimi było dość, no było sporym wyzwaniem na początku, bo bardzo umiałam pisać, umiałam czytać, ale już wyrazić się słownie, no to był problem. Ale pracowałam nad tym i już dosyć wcześnie właśnie weszłam między środowisko Irlandczyków i po jakimś czasie już zaczęłam nawet dawać korepetycje naszym rodakom, którzy wciąż zjeżdżali dosyć tłumnie do Irlandii. Po prostu uczyłam ich, już nawet tak fonetycznie, jak się wymawia, bo w Irlandii również, tak jak w Anglii, wiele spraw się załatwia przez telefon, prawda? Więc nawet ich uczyłam, jeżeli ktoś zapyta cię tak i tak, to powiedz tak, jak tak i tak. Po prostu były takie praktyczne lekcje dla rodaków. Tak więc oswoiłam się z językiem, osłuchałam, otrzaskałam, a efekt tego jest taki, że teraz po przyjeździe do Anglii mój akcent wciąż ma jakieś naleciałości irlandzkiego, że ludzie teraz, pracowałam tutaj w pubie w angielskim i oni z reguły się pytali, czy jestem Szwedką. Mało kto się pytał, czy jestem... A to nie jest kwestia akcentu. Tak, raz się... A potem mówili, co to jest za dziwny akcent? Nie rozpoznawali w moim akcencie polskim, bo właśnie ta drobna naleciałość irlandzka została. No ale to był właśnie moment, kiedy faktycznie zapoznałam się z językiem angielskim. Tak naprawdę, tak jak trzeba, nie? No. A czy na przykład miałaś takie poczucie obcości, jak tam przyjechałaś, czy to było takie otwarcie i mówię, o, przyjechała nowa Szwedka? Wiesz co? Dla mnie to było wszystko takie nowe, bo przecież dla mnie to było nowe, ale z drugiej strony ja zawsze byłam takim typem osoby, że jeżeli się przeprowadzać, to nie z miasta do miasta, tylko zmienić kraj, zobaczyć jaka jest inna kultura, zobaczyć jakie są zwyczaje, po prostu pobyć w tym środowisku i być w środku. Więc to było dla mnie, naprawdę traktowałam to jako przygodę, nie uważałam, że zamieszkam tam na stałe, nie zakładałam. Nie wiedziałam też, jak się potoczy moja sytuacja z pierwszym mężem. Zresztą ostatecznie żeśmy się tam rozstali. Ja tam zostałam i wyjechałam chyba po 2,5 roku. Spędziłam tam, pojechałam do Polski. No i wtedy parę lat jeszcze spędziłam w Polsce, zanim się znalazłam znowu w Anglii. A jakie to jest uczucie? Bo ja, dla mnie to jest koszmar. Nie? Przyznam się, że mieszkałem 14 lat w Wielkiej Brytanii i nie wyobrażam sobie powrotu. Ale z kolei mam takie sny, że przyjeżdżam do Polski na chwilę i nie mogę z Polski wyjechać z powrotem do Anglii. I to jest koszmar. Tak. Jak ty się czułaś po 2 latach w Irlandii, z powrotem w Polsce? I który to był wtedy, kto wtedy rządził? Platforma, tak? Tak. Wiesz co? Nie tęskniłam na pewno za mamą, bo jestem z mamą bardzo związana, generalnie za rodzicami, za przyjaciółkami, ale utrzymywałyśmy kontakt jeszcze wtedy listowny, jeszcze wtedy nie była era messengerów i tych innych rzeczy. Te pierwsze 2 lata...
Znaczy nie, pytam o coś innego. Po powrocie, jak czułaś się... Czy chce mi się wracać? Nie, jak się czułaś z powrotem w Polsce po dwóch latach w Irlandii, która jest trochę inna? Aha. Było, pamiętam, że miałam takie poczucie, że dobrze jest wrócić, ale dobrze jest wrócić na urlop. Mhm. A wrócić z powrotem tam, gdzie mieszkam, bo już się zwyczajnie przyzwyczaiłam. Czyli do Irlandii? Wrócić z powrotem do Irlandii. Tam mi się żyło łatwiej, mimo że pracowałam sama, mimo że wydawało się, że ja byłam wtedy, no powiedzmy, większość czasu wtedy samotną matką, ale mimo wszystko, pracując na pół etatu, byłam w stanie więcej oszczędzić, niż gdybym w Polsce pracowała na cały etat, prawda? I to jeszcze z całkiem niezłą wypłatą. Rzeczywiście czułam, że ta siła pieniądza tutaj jest większa. Było mnie stać na przyjemności, które w Polsce trzeba było sobie naprawdę skrupulatnie odmierzać. Nawet pracując na pełen etat, z nadgodzinami. Tak wtedy to odebrałam. A kulturowo, czy my się różnimy, Polacy, bardzo od Irlandczyków? Wydaje mi się, że Irlandczycy są takim bardzo otwartym narodem i oni potrafią czerpać radość z takiego codziennego funkcjonowania. Pamiętam, ja mieszkałam w takim właśnie maleńkim miasteczku, bo to było Balbriggan w County Dublin, i uwielbiałam to, że wychodziłam do sklepu, wszyscy się ze mną witali, dzień dobry, był miły uśmiech i w ogóle. To samo moje dziecko, ono tak samo mijając się z kimś na ulicy, mówiło dzień dobry, hej, przyjechało do Polski na wakacje. Oczywiście od razu spojrzenie było jak z byka, no bo jak dziecko w ogóle śmie się odzywać do starszej osoby, choćby z dzień dobry, z miłym pozdrowieniem. Także to były te różnice, te takie właśnie zdecydowanie odczułam różnicę finansową i tą właśnie tej takiej otwartości, grzeczności. Coś takiego. No jeszcze Irlandczycy uwielbiają śpiewać, więc gdziekolwiek się pojechało do pubu, tam zawsze była jakaś muzyka na żywo. To jest coś cudownego, to jest coś, za czym tęskniłam po powrocie do pubu. Jesteś prawnikiem z wykształcenia. Tak. Powiedz mi, jak wyglądała sytuacja tego, że nie mogło, znaczy tego nie wiem, ale podejrzewam, że nie od razu znalazłaś pracę w zawodzie w ogóle prawdopodobnie. Nie praktykujesz prawa w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, bo to zupełnie inne systemy. Tak. Czy miałeś poczucie takiej degradacji społecznej? Powiem szczerze, że wydaje mi się, że źle wybrałam kierunek studiów. Trochę wybrałam ten kierunek pod presją mojego taty, który również studiował prawo. On studiował prawo i administrację, ale zrobił to zaocznie, więc myślę, że to było jakieś takie jego marzenie, żeby jego córka poszła w takie, wiesz, pełne etatowe prawo. Ale prawda jest taka, że w zasadzie tuż po zdobyciu magisterki ja straciłam całkowite serce dla tego środowiska. To wtedy było bardzo zamknięte, no... To nie chcę użyć brzydkich słów, no ale niestety to była taka klika wtedy jeszcze. Wszyscy się znali, jeden drugiego popierał, trudno było wejść w to środowisko bez odpowiednich tam znajomości. I ja pracując tam tylko za darmo, oczywiście w ramach tak zwanych praktyk zawodowych, przestałam ich lubić zwyczajnie. Stwierdziłam, że próbowałam się jeszcze dostać na aplikację, wtedy się nie dostałam i powiedziałam, że to jest moje ostatnie podejście i na pewno będę szukała pracy, która będzie bazowała na wykształceniu prawniczym, ale które nie będzie zawodem ściśle prawniczym. I oczywiście z planami, życie życiem, tak jak mówiłam, próbowałam dostać się do policji. Tam było dosyć ciężko, ale prawdopodobnie gdybym była dość... Wytrwała? Gdybym się uparła, to prawdopodobnie bym się tam dostała. Ale zwyczajnie sobie odpuściłam po tej pierwszej próbie. I jako, że Toruń jest... Moim rodzinnym miastem jest Toruń i Toruń jest miastem raz, że uniwersyteckim, po drugim bardzo turystycznym, więc bez trudności żadnej z jakimś tam umiejętnością języków obcych znalazłam pracę w tych jakichś centrach pamiątkarskich i tak dalej. Więc to były spore, na samej starówce pracowałam, to było najłatwiej. Tak w zasadzie po tym prawie, ale to nie była tylko sytuacja moja, bo wiadomo, miasto akademickie wypuszcza tylu magistrów w ciągu roku, więc Toruń nie miał wtedy bardzo rozwiniętego przemysłu, tam zdążyły popadać te największe zakłady i tak dalej. Więc no było jak było. Pracowałam wtedy właśnie, pamiętam, w tych sklepach pamiątkarskich, w biurze obsługi klienta i dopiero w zasadzie po wyjeździe do Irlandii, po moim powrocie, nabrałam pewności siebie,
bo stwierdziłam, że jeżeli jestem w stanie poradzić sobie na emigracji i z językiem, i urzędowo, i poradzić sobie z pracą, to tym bardziej w Polsce mam dużo do zaoferowania. I w zasadzie pojechałam właśnie do Polski z pewnymi oszczędnościami, więc nie musiałam szukać pracy od razu, bo nie miałam noża na gardle, zamieszkałam wtedy z moimi rodzicami. Po prostu postanowiłam sobie powolutku poszukać. No i znalazłam pracę w Urzędzie Miasta Torunia. W zasadzie po którejś tam próbie, chyba po drugiej, po trzecim takim poważnym wysłaniu CV. I tam pracowałam aż do znowu do kolejnej emigracji do Anglii. Bardzo tą pracę lubiłam. A to co skłoniło Cię do wyjazdu do Anglii? No to była emigracja uczuciowa. Tak, to była emigracja uczuciowa. Poznałam swojego męża i to poznałam go przez Facebooka. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie można się poznać przez internet albo przez aplikacje randkowe, to strasznie buja, bo jestem żywym przykładem na to, że to się udaje. Rosiek mnie zaczepił. Rosiek, on ma na imię Ros, ale wszyscy na niego mówimy Rosiek. Zaczęło się ode mnie, trzeba było go spolszczyć i po prostu cała moja rodzina też na niego mówi Rosiek i teraz przyjaciele również na niego mówią Rosiek. Więc Rosiek zagadał mnie na Facebooku i tak mnie konkretnie zagadał, że po 3 tygodniach już w zasadzie przyjechał na randkę do Torunia. No i po tej randce już wiedzieliśmy, że chcielibyśmy być razem. Pociągnęliśmy jeszcze jakieś 1,5 roku mieszkania osobno, po czym stwierdziliśmy, że to jest okropna strata czasu i życia, że jeżeli się kochamy, powinniśmy być razem, nie marnować więcej czasu. No i były rozważania, czy ja mam się przeprowadzić, czy może Ros powinien się przeprowadzić do Polski, ale stwierdziliśmy, że skoro i ja, i Adam mamy już znajomość angielskiego. Adam to jest twój syn. Adam to jest mój syn, tak. Adam miał wtedy 7 lat. Tak. 7? Tak, 7 lat. Więc postanowiliśmy, że zorganizujemy tak, przy czym Ros już miał tutaj dom, w Polsce musielibyśmy wynajmować, Ros już miał tu działającą firmę, no wiadomo, w Polsce byłoby mu trudniej też bez języka polskiego, więc postanowiłam, że to ja i Adam przeprowadzimy się tutaj. No i tak się zaczęło. Powiedz, Adam, jaka jest różnica między życiem w Wielkiej Brytanii a Irlandii? No dla mnie przede wszystkim zmiana jest taka, że mieszkam w końcu z kimś, kogo kocham. Stworzyłam tutaj rodzinę. Ros ma 2 dzieci z poprzednich związków, więc stworzyliśmy patchworkową rodzinę, która świetnie działa. Zamieszkałam tutaj z Rosem, jego córką, która jest 2 lata starsza od mojego Adasia. Adaś ma teraz 17 lat. Macy jest 2 lata starsza, jest jeszcze syn, 7 lat starszy, więc tak się złożyło, że zawsze marząc o tym, żebym miała dużą rodzinę, że chciałam mieć zawsze dużą rodzinę, co wiedziałam, że po fiasku pierwszego małżeństwa może mi się nie udać, bo zostałam z jednym dzieckiem, ale potem nagle stało się tak, marzenie o dużej rodzinie się spełniło i to właśnie z innym mężczyzną, w innym kraju. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwą kobietą. A powiedz mi, ale pytanie dotyczyło tego, życie w Wielkiej Brytanii, a życie w Irlandii. Czy to, czy więcej jest podobieństw, czy różnic? Bo to teoretycznie kulturowo są podobne narody, ale tak. Ja z doświadczenia wiem, że, znaczy moje doświadczenie jest trochę skrzywione, bo ja nie mieszkam w Anglii, tylko w Londynie. Podejrzewam, macie tutaj poza Londynem trochę inaczej, ale mam wrażenie, że jednak Irlandczycy są inni niż Anglicy, jakby bardziej otwarci. Czy ty tego tak nie odbierasz? Irlandczycy są inni, to prawda, ale ja bardziej spełniona i nawet towarzysko usatysfakcjonowana jestem tutaj w Anglii. Bardziej? Bardziej. Może dlatego, że weszłam od razu w środowisko swojego męża, jego przyjaciół. Wiadomo, on się otacza ludźmi, których on lubi, którzy lubią jego i od razu zostałam bardzo ciepło przyjęta. Nigdy nie zdarzyło się tak, że ktoś robił mi jakiekolwiek przykrości z racji tego, że on ma żonę Polkę, czy że jestem emigrantką. Absolutnie nic z tych rzeczy, więc są inni Irlandczycy, są bardziej tacy w gorącej wodzie kąpani, bym powiedziała, bardziej żywiołowi. Mniejszy dystans. Brytyjczycy są bardziej zdystansowani od Irlandczyków, ale z drugiej strony Brytyjczycy są o niebo bardziej otwarci od Polaków, bo jednak Polacy zachowują bardzo duży dystans. My zostaliśmy nauczeni tego, że
trzeba zachować nasze życie w czterech ścianach, inaczej sąsiad może nas podkablować oczywiście do specjalnych służb i jednak rodziny się trzymały razem, ale nie otwieraliśmy się tak bardzo aż na obcych, prawda? Mm. Tam sąsiad mógł być wrogiem czasami. Więc tak mi się wydaje, że tak to było. A czego ci z Polski najbardziej brakuje? Najbardziej mamy. Najbardziej brakuje mi właśnie takiego codziennego kontaktu z mamą i z babcią. To na 100%. A wiesz, ja rozwiązałem ten problem? Tak. Przywiozłam mamę. No właśnie. Moja mama ma 73 lata i właściwie miała 72 lata, kiedy stała się emigrantką. I to był dla niej taki traumatyczny moment, bo też zero języka, ale teraz już na przykład widzę, jak z wnukami schodzi na dół do ogrodu i spotyka sąsiada, to z nim porozmawia po angielsku. No, oczywiście proszę. Nie jest to ten Queen's English, tak. ale potrafi się porozumieć. Nawiasem mówiąc, sąsiad chyba jest Włochem, także jest ten poziom angielskiego jest zbliżony. Także tak to wygląda. A ty nie myślałaś o tym, żeby ściągnąć mamę? Myślałam, z tym, że była taka sytuacja, moja mama była z tatą, więc w ogóle nie w głowie im było, nie w głowie im była przeprowadzka. Zresztą moja mama wciąż opiekuje się swoją mamą. Moja babcia ma 91 lat, wcześniej miała również tatę, więc razem ze swoim rodzeństwem na zmianę opiekują się i to jest taka opieka ciągła, że tam trzeba po prostu być, nocować, więc nie wchodzi to na razie w grę, ale bardzo, bardzo bym chciała, żeby przyszedł czas, tym bardziej, że mama teraz jest sama. A my mamy zawsze miałyśmy i mamy nadal bardzo dobry kontakt i taki bardzo uczuciowy, również z Adasiem. Adaś jest jedynym wnukiem mojej mamy, więc tym bardziej ona za nim tęskni. Mam naprawdę takie marzenie, żeby mama przynajmniej 3-4 miesiące w ciągu roku spędzała tutaj z nami. Na razie jest to niemożliwe z oczywistych względów, ale mam nadzieję, że stanie się tak w przyszłości, bo za każdym razem, kiedy moja mama tutaj przyjeżdża, spędzamy cudowny czas. I mama potem wspomina zawsze z pewną błogością, mówi, że gdy nie może spać, to sobie przypomina miejsca, w których razem byliśmy. Po prostu jej się bardzo to podoba. Dobra, teraz takie pytanie na temat tożsamości. Filtruję to przez swoje doświadczenie. Jak przyjeżdżam do Polski, to oczywiście mam polski paszport, mówię biegle po polsku, ale nie do końca potrafię się w 100% tak jakby już w tej chwili utożsamić z polskością. Mam czasem takie poczucie, że moja tożsamość jest rozszerzona, że dużo bardziej jestem Polakiem, będąc w Wielkiej Brytanii, a dużo bardziej kocham nasz kraj z daleka. A jak dochodzi do tego zderzenia z polską rzeczywistością, która nie chcę wartościować, lepsza czy gorsza, po prostu trochę inna, tak. Mam takie wrażenie, że jednak ta moja tożsamość jest rozszerzona o brytyjskość. Też masz tak? Wydaje mi się nawet, że można powiedzieć więcej, że się czuję Europejką. Zdecydowanie się czuję Europejką. Po Brexicie? Tak, tak, zdecydowanie. Mieszkałam trochę w Irlandii, mieszkałam w Polsce przez większość życia. Teraz mieszkam w Anglii i bardzo dobrze mi się tu mieszka. Im dłużej tutaj mieszkam, tym bardziej mi się Anglia podoba. Nie tylko Anglia, bo i Walia i Szkocja. Szkocję uwielbiam zresztą, co ma odzwierciedlenie też w książkach, które zaczęłam pisać, tak, również w Anglii, tak? Więc zdecydowanie, ale co mnie razi, nawet jak jestem w Polsce, czy jak byłam w Irlandii, bardzo mnie razi wulgarność polskich mężczyzn, ich brak szacunku dla kobiet. Wystarczy zobaczyć ich, jak robią zakupy, jak oni się odzywają do siebie, jak odzywa się do dzieci. Oczywiście są wyjątki, ale jest wtedy ten moment, że chciałabym się zapaść ze wstydu naprawdę pod ziemię. No ale to z czego to wynika? To chyba to wynika z tego, że w Polsce wciąż ten układ w małżeństwie nie jest równy. Tam wciąż facet oczekuje chyba, żeby kobieta była w jakimś sensie jego poddaną. To odbieram. Ja mogę powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii Londyn jest prawdopodobnie dużo bardziej multikulturowy niż tutaj. Na 100%. Też takie relacje są, zwłaszcza w rodzinach z innych kręgów kulturowych niż europejskie, tak eufemistycznie mówiąc. Ale ja nie wiem, wydaje mi się, że to, czego mi najbardziej brakuje w Polsce i w Polakach, to takiej otwartości. Tak? Ja wiem, że się może narażę niektórym, ale mam wrażenie, że
w 80% sytuacji w Polsce jest tak, że człowiek się zastanawia, czego ktoś nie chce okantować, oszukać, co, w jaki sposób chce go wykorzystać, jak sobie chce zarobić. Nawet jak idą ludzie razem do pubu czy do knajpy pogadać, to zawsze musi być jakiś cel. Natomiast mam wrażenie, że u nas jest taka kultura, u nas jest w Wielkiej Brytanii, że po prostu do pubu się idzie, żeby wypić piwo i z kimś pobyć, bez żadnego celu. Tak. Że celem jest samo bycie w pubie, zobaczenie meczu czy pogadanie. A Polacy jakby, mam wrażenie, mają taką... Ale to też nie jest wada, to jest po prostu pewna cecha nabyta, narodowa, drukowana nam, że my musimy mieć, jak coś robimy, musimy określić się, w jakim celu to robimy. Że samo bycie nie jest uzasadnieniem. Z pewnością Anglicy bardziej wiedzą, jak korzystać z życia, jak się nim cieszyć. Prawda? Zresztą samo to, jak oni planują. Podoba mi się strasznie to, że gdziekolwiek tutaj nie wyjdziesz, to są ogromne tereny zielone. Możesz tam usiąść, zrobić grilla. Nikt na ciebie nie krzyczy, że podepczesz trawę. Sprzątają, no w większości ludzie sprzątają, wiadomo, odchody po swoich pupilach. Jeżeli nie, to się płaci za to karę. Podoba mi się to, że generalnie przychodzi weekend i ludziom się chce wyjść w to zielone, tak? I jest aktywność, dzieciaki się wyprowadza na spacer, na farmy i tak dalej. Po prostu ludziom się bardziej chce, że nie jest ten weekend, żeby spędzić w domu go, no bo w końcu po robocie jest czas, żeby usiąść w domu i poleżeć i pooglądać telewizję, tylko o, przychodzi weekend, jesteśmy aktywni, wyjeżdżamy gdzieś z dzieciakami. Nie, no ale my Polacy, że tak powiem, też jesteśmy narodem głęboko grillującym i grillującym, tak, ale w swoim ogródku. No tak? Tak. Albo idziesz do sąsiada. Tu jest tak, że zabierasz tego swojego grilla, to może być przenośny, i idziesz z nim do parku. Idziesz gdzieś po prostu na teren zielony, gdzie daleko od domu. To ja chciałem taki disclaimer zrobić, że nie w Londynie. Także w Londynie pewnie nie, ale tutaj jest tak, że naprawdę no, gdziekolwiek jest tutaj pełno tych country parków w okolicy. Przyczepiłam się. Naprawdę zauważyłam, że tutaj ludzie zwyczajnie lubią. Pakują do samochodu, choćby nawet grzałkę, słuchaj, żeby miały na dwa palniki, robią sobie herbatę, ale ważne, żeby to było gdzieś na łonie przyrody. Nie w domu. No, a powiedz mi, jak kontakty z innymi Polakami? Jest taka głęboko zakorzeniona opinia w ludziach, że Polak Polakowi wilkiem, że to jest cytat z kogoś innego, to nie jest mój punkt widzenia, że jak cię Polak nie okradnie, to już ci pomógł, tak? że te relacje są takie złe. Ja nie mam takiego wrażenia. Powiem, że miałam bardzo, bardzo złe przeżycia w Irlandii. Z racji tego, że właśnie pomagałam ludziom w różnych sprawach urzędowych, z racji tego, że większość Polaków przyjeżdżało do Irlandii kompletnie bez języka, więc naprawdę nie umieli porozumieć, żeby chociażby dostać ten national insurance number, no, odpowiednik tego, czy cokolwiek, czy prosić o zasiłki. Oni po prostu nie potrafili, więc asystowałam, towarzyszyłam. Byłam nawet przy martwym porodzie, bo dziewczyna nie mogła sobie poradzić ze sobą. Powiem ci, że strasznie mnie to wyczerpywało również emocjonalnie. Okazało się, że potem ta osoba w ogóle nawet nie powiedziała mi cześć. To było takie wykorzystać, wyrzuć, wypluć. Naprawdę miałam bardzo, bardzo okropne przeżycia z Polakami za granicą. I po przyjeździe tutaj do Anglii mój mąż bardzo chciał, żebym ja się nie czuła wyobcowana. I gdy tylko posłuchał gdzieś, że w firmie, w której akurat pracował, że jest Polak, od razu mówi, o, moja żona jest Polka. I zaraz mi mówił, słuchaj, fajnych Polaków poznałem, może byś się chciała z nimi zobaczyć. Ja mówię, że absolutnie nie tęsknię za żadnymi Polakami. I jeżeli mam ochotę odezwać się do przyjaciół, to dzwonię na Skype'a albo na Messengera i rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi w Polsce, którzy nie tylko byli w Polsce, bo i w Polsce, i w Irlandii, i na Sardynii. Więc takich miałam przyjaciół. Spotkałam, oczywiście mam tutaj fajnych ludzi teraz, bo okazało się, że te moje uprzedzenia to były prawdziwymi uprzedzeniami, po prostu spowodowanymi złym doświadczeniem w Irlandii, bo choćby nasza grupa książkowa, prawda, kiedy zaczęło się wszystko przez internet, a zaczęliśmy się spotykać regularnie, w miarę regularnie, nawiązały się bardzo, bardzo fajne relacje, nawet spotykamy się prywatnie, więc
okazuje się, że ludzie, którzy są połączeni tą samą pasją, są sobie bliżsi niż inni, ale również spotkałam tutaj ludzi z okolic, też przez mojego męża. Namawiał mnie bardzo usilnie, żebym poznała polską parę. Ros akurat tam miał zlecenie wymienić wszystkich okien u nich w domu i ja pojechałam z taką niechęcią, wierz mi, tam byłam, ja jechałam po prostu jak na ścięcie, mówię, no już dobra, no pojadę, no bo naciska mnie, dziewczyna się przygotowała, a ja mówię, tak, oczywiście zaraz się zaczną te kawki, to gadanie, to w ogóle miałam bardzo taki, wiesz, negatywne podejście. No i oczywiście pojechałam i się okazało, że dziewczyna jest tak fajna, tak normalna, że się przyjaźnimy do tej pory, ale to moje wcześniejsze uprzedzenie po prostu, no teraz traktuję to jako, no te anegdoty można o tym opowiadać, ale są fajni ludzie, a po prostu z tymi, do których mam już jakieś takie podejrzenia, że nie będzie mi po drodze, naprawdę ucinam relacje w bardzo wczesnym. Ja mam podobne wrażenie, to znaczy tak, po pierwsze przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii miałem takie uprzedzenie, że ta Polonia to jest taka skłócona, niedobra i w ogóle, ale jakby wchodząc w to głębiej, na początku mojego pobytu w Wielkiej Brytanii mieszkałem z Anglikiem, wynajmowaliśmy wspólnie mieszkanie, to było po prostu znajomy i on mi kiedyś zwrócił uwagę na coś takiego, że my Polacy to jesteśmy taką zgraną paczką, że jak mi się zepsuje samochód, to naprawia to polski mechanik, jak idę do fryzjera, to jest to polska fryzjerka, albo ona przychodzi do mnie, że mamy polskich lekarzy, dentystów i że jesteśmy takim networkiem tutaj w Anglii, jak taka w cudzysłowie mafia, także tworzymy małą Polskę w Anglii i że Anglicy tacy nie są, że oni się zlewają w ogóle. A ja odniosłem takie wrażenie, że właśnie ten sam fakt przebywania na tej emigracji, bycia mniejszością, powoduje dobre relacje, bo oczywiście są takie przypadki, że Polacy Polaków wykorzystują tutaj. Ja sam słyszałem takie historie, że byli tacy ludzie, którzy, i to też bez stygmatyzowania, ale to byli Polacy romskiego pochodzenia, którzy zapraszali z jakichś tam zapadłych dziur w Polsce ludzi, zabierali im paszporty, panowie pracowali po 12 godzin dziennie za 35 funtów na dzień i mieli, to była myjnia samochodów, taka ręczna i ten, i było tak, że ci, co pracowali na nocnej zmianie, zwalniali łóżka tym, co pracowali na dziennej zmianie i jeszcze płacili 100 funtów tygodniowo za to łóżko, także jakiś totalny wyzysk, ale to była absolutnie przestępcza sytuacja, tak, i takie rzeczy, to jest trafficking, to tym się zajmuje policja. Ale generalnie ja z kolei nigdy nie żyłem w Irlandii, ale mamy też znajomych w Irlandii i ja z kolei też z książkami. Polonia bardzo chętnie organizuje zaproszenia, organizuje sale. Po spotkaniach zawsze jest taka fajna atmosfera, tak jak mówisz o naszej grupie, bo też mieliśmy spotkania, ale no w Irlandii po dosyć fajnym spotkaniu, takim intelektualnym, literatura i w ogóle, poszliśmy razem do pubu i wtedy była socjalizacja jakby na innym poziomie, bardzo guinnessowym, że tak powiem. Robiliśmy rekord Guinnessa w piciu Guinnessa. Podobne sytuacje miałem na przykład przy spotkaniach autorskich w Stanach, że Polonia była tak, że tak powiem, miła i otwarta, że oni nas odebrali z lotniska i nawet jak się przesiadaliśmy z samolotu na samolot, to ktoś przyszedł na lotnisko, żeby z nami posiedzieć. I to było ujmujące, tak? W Polsce nie wiem z jakiego powodu, mam wrażenie, że buduje się taki stereotyp Polonii, takiej przygłupiej trochę, niezorientowanej, nieznającej języka, izolującej się. Taka Polonia na pewno też jest, bo mówiłaś o tej Irlandii, ja słyszałem o Stanach. No ale generalnie chyba jest cały przekrój, wyjechali wszyscy, nie? Oczywiście, tak samo na emigracji jest jak w naszym mieście rodzinnym czy w sąsiadujących. Ludzie są różni. Tak jak ktoś ostatnio słuchałam właśnie takiej audycji w radiu BBC i właśnie jeden facet zapytany o to, czym jest humanizm, on powiedział, humanizm jest i piękny i okropny. Tak samo jak ludzie są, jednocześnie i wspaniali i paskudni. No bo zdarzają się, no nie można nikogo generalizować, nie można generalizować, wiadomo, no
no taka jest sytuacja, no. Tu tak samo spotkamy świetnych ludzi, bardzo wartościowych, spotkamy takich, których wiemy, że już nie chcielibyśmy w życiu spotkać, często się robią różne konflikty. No przekrój, no jak w życiu, jak w życiu. Dokładnie. Idealnie. No. Dobrze, tak. To teraz przejdziemy do książek. Ada, dlaczego zaczęłaś pisać? No, zaczęłam pisać, bo zwyczajnie poczułam się tak usatysfakcjonowana swoim życiem rodzinnym, swoim życiem uczuciowym, że poczułam, że trzeba spełnić swoje marzenie od zawsze. To było takie marzenie, które każdy, znaczy wiele osób ma, ale nie każdy ma odwagę spełnić, tak bym powiedziała. Więc o pisaniu jest tak, że jeżeli ktoś ma lekkie pióro, to prędzej czy, i dużo czyta, to prędzej czy później mu się zaczyna marzyć, że ma do powiedzenia własne historie. No więc ja zawsze sobie myślałam, że moja pierwsza książka będzie bardzo optymistyczna, zabawna, taka podnosząca na duchu i oczywiście wcześniej nie mogłabym takiej powieści napisać, bo nie byłam w takim miejscu, miałam problemy z pierwszym mężem, wiadomo, depresje, różne tam stany. Przyjechałam tutaj, poczułam się naprawdę usatysfakcjonowana w miejscu, w którym zawsze chciałam być. Moja rodzina naprawdę spełniła wszystkie moje oczekiwania. Poczułam, że jest czas na to, żeby opisać właśnie losy polsko-angielskiej rodziny. Czy możemy prosić książkę? Dziękujemy. Mamy dwa tomy. Asystentka tak. Monika. Wodzianko. No właśnie, czy możemy prosić wodę? Czy możemy prosić tam są wodę? Szklaneczki też. Tak. Ale musiałabyś się przebrać w kostium taki. No i obcasiki, nie? Dobrze, nie przerywamy, bo... Tak. Kalendarz z dziewczynami czytałem. Moje takie wrażenie... Ja to mówiłem, znaczy to jest fatalne w ogóle porównywać autorów. Tak, i nie chodzi o porównanie autora, ale w klimacie skojarzyło mi się to z trzema rzeczami. Tak. Pierwsza rzecz to jest, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Tak. Pierwsza rzecz to jest książka Pamiętniki Bridget Jones, tylko tak. W wersji country. Znaczy nie country music, tylko chodzi nie londyńskiej, tak poza tak. Londyńskiej, żeby nie powiedzieć wiejskiej. Prowincjonalnej. Tak. Druga rzecz, no to Mamma Mia. O proszę! Tak. A trzecia rzecz to przeczytałem podobną książkę, znaczy nie, książka jest absolutnie inna, ale podobna koncepcja, że przyjaciółki z Polski spotykają się w Szwecji. Mm-hmm. Tak. To była książka chyba przyjaciółki akurat Katarzyny Tubylewicz, to też spełniona życiowo kobieta, autorka polska, która świetna. Mieszka... W Szwecji. Znasz? Znam, tak, znam tak. Katarzynę Tubylewicz, tak. Także... Tak to widziałem. Jak ta książka została przyjęta? Myślę, że została przyjęta ciepło i to właśnie została przyjęta ciepło przez Polonię na początek. Dlatego, że myślę, że znajomość tych realiów życia za granicą, jesteśmy Polakami, tworzymy jakąś tam wspólnotę, a jednocześnie mieszkamy w obcym kraju, więc... Została, chyba naprawdę mam bardzo dużo sygnałów właśnie od Polonii. Myślę, że to jest mój największy fan klub, tak szczerze mówiąc. Oczywiście w Polsce są również osoby, no bo książka jest dostępna w Polsce jak najbardziej w trzech różnych formatach, jako e-book i wersja papierowa i również audiobook, więc jest ta książka dostępna. Z czego się bardzo cieszę, ale wydaje mi się, że tacy najwierniejsi czytelnicy to właśnie pochodzą, słuchaj, spoza Polski. Kalendarz z dziewczynami to książka z dziewuchami. Nie chodzi oczywiście o dziewuchy te protestujące. Wiesz co, było w mojej głowie coś, żeby solidaryzować się z polskimi dziewuchami. No oczywiście, że wszyscy musimy się z nimi solidaryzować. Tak. Natomiast ja tu znalazłem i to... Przepraszam za porównanie, ale to jest takie z jednej strony okropne, a z drugiej strony naturalne, że się porównuje. Tak. I no, pierwsze skojarzenie to była taka wersja country Pamiętnika Bridget Jones.
Nie obrażę się tak. za to porównanie. Bo na pewno nie jest to książka londyńska, ale podobny klimat momentami. Mm-hmm. Drugie skojarzenie to rówieśniczki Katarzyny Tublewicz, tak. Czyli jakby szwedzka historia przeniesiona do Anglii i ze Sztokholmu wyciągnięta w piękną Bedford. To jesteśmy w Bedford tutaj? Nie, jesteśmy tutaj w Higham Ferris, to jest Northamptonshire. Northamptonshire. Tak. Trzecie skojarzenie to Ewa Winnicka kiedyś napisała Londyńczyków, taki obraz jakby Polonii. I ten obraz był taki smutny jakiś. I oczywiście ja znajdowałem te historie, które ona opowiadała, że one rzeczywiście są, że one mhm. są autentyczne. Z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie nasi rodacy w Polsce odbierają to jako rzeczy jakieś dziwne, smutne, nieprawdziwe, takie niefajne, tak? Mhm. Miałem takie wrażenie, że oni nie do końca nas rozumieją przez to, że mieszkają w Polsce i ten jakby pryzmat jest trochę inny. Mówiliśmy mhm. o tym, jak porozmawiajmy o tym, jak twoja książka jest odbierana przez czytelników. Ciepło, dziękuję, ale ciepło. Wiadomo, przed debiutem zawsze każdy drży, bo można spełniać swoje marzenie i wydać książkę, ale potem przychodzi najgorszy moment, kiedy właśnie wychodzi się właśnie z szuflady i wystawia się na ostrzał krytyki. I oczywiście jest tak jak wszędzie. Książka jest nie po to, żeby się podobała wszystkim. Zawsze znajdzie się ktoś, komu będzie się podobała bardziej. Ktoś będzie miał do niej kompletnie ambiwalentny stosunek, a ktoś inny po prostu ją zjedzie po całości. No i ma do tego prawo. Oczywiście, że ma do tego prawo. Więc uważam, że akurat tematyka tej książki, właśnie losy polsko-angielskiej rodziny, akcja osadzona jest w Wielkiej Brytanii. Myślę, że dzięki temu zdobyłam bardzo wielu wiernych czytelników wśród brytyjskiej Polonii. Jestem z tego niesamowicie zadowolona, ale nie tylko brytyjskiej Polonii, bo oczywiście wszystkich tych, którzy mieszkają, Polaków, którzy mieszkają poza granicami swojego kraju, bo wydaje mi się, że mieszkając za granicą, tworząc swój dom w innym kraju, mamy po prostu pewne podobne doświadczenia, mhm. prawda? I to nie musi być, ja tutaj, ta książka jest... Na pewno powiesz to, ona jest optymistyczna, ona jest radosna. Tutaj nie ma minusów w zasadzie życia w Anglii, bo ja takich minusów nie dostrzegam, bo naprawdę jestem w fajnym środowisku ludzi. Mi tu się zwyczajnie dobrze żyje. Ja myślę, że tu jesteś ofiarą tego, że te plusy przesłoniły ci minusy. Być może, ale również to, że mieszkam w malutkim miasteczku, mm. tak? Bo to jest prowincjonalne miasteczko, ja nie mam do czynienia tutaj ze zbyt dużą ilością ludzi i mi to odpowiada. Ja w ogóle powiedziałeś, że to jest country Bridget Jones, ja bym się bardzo chętnie przeprowadziła do jakiejś maleńkiej wiowy i najbardziej by mi pasowało, gdybym naprawdę widziała, tylko w zasięgu wzroku, gdyby była jakieś inne gospodarstwo domowe. To by mi pasowało. A tak gdzie indziej, jakieś laski, jakieś pola, świetnie bym się tam czuła. Także rzeczywiście, mimo że pochodzę z dość dużego miasta, to bardzo chętnie przeprowadziłabym się na wieś, gdzie właśnie te kontakty międzyludzkie są ograniczone, aczkolwiek bym tęskniła od czasu do czasu właśnie za spotkaniami z ludźmi. Nie? Znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że mieszkam w bardzo dużym mieście, dosyć relatywnie większy nawet niż Toruń, Londyn. Tak. I wiesz, mam podobne doświadczenia. Te wszystkie minusy tego życia w Londynie kompletnie przysłoniły te plusy, które są i za nic w świecie jakby nie przeniósłbym się z Londynu. Mm-hmm. I ja z kolei miałem to samo odczucie jadąc tutaj do ciebie i tak sobie mówię, Jezu, jak pusto, jak dziwnie. Także, Mniejszy ruch, tak, mniejszy zgiełk, zdecydowanie. Ale też jakby te relacje są takie serdeczne między ludźmi, tak? Z sąsiadami, mamy nawet, znaczy my mamy w Londynie dużo bardziej multikulturowo niż tutaj, tak? To myśmy nawet byli zszokowani, bo Luton, przez które przejeżdżaliśmy, słynie z takiej bardzo dużej multikulturowości. W porównaniu do miejsca, gdzie mieszkam, to tam było, że tak powiem, jak na biegunie. Mm-hmm. Bardzo biało. Rozumiem.
sobie. W każdym razie, ale ja sobie to doceniam, to, że w zależności od tego w Londynie mamy, no, mam ochotę zjeść kuchnię nepalską, to mam do wyboru szereg nepalskich restauracji. Mam ochotę zjeść kuchnię polską, to mam szereg polskich restauracji. Mam ochotę zjeść nikaraguańską, to mam nikaraguańskie. Po prostu masz pod ręką wszystko. A tu z kolei mam wrażenie, że ty budujesz sobie swój własny świat, gdzie masz pod ręką tylko to, co chcesz mieć. Tak. Wiesz co? Chyba dobrze to określiłeś. Właśnie to, co chcę mieć, bo zauważyłam też, że ja niewiele potrzebuję tak naprawdę. Nawet okres... Chciałbym mieć tyle, co masz ty. Okres... No widzisz, dobrze wyszłam w załóż. Także to był sposób chyba. Ale... Ja też nie narzekam. No widzisz, no to fajnie. W każdym bądź razie ja rzeczywiście jestem chyba stworzona do tego, żeby żyć bardziej bliżej natury, dużo zielonego, mniej ludzi. To mi się po prostu bardzo podoba i ja tutaj bardziej odpoczywam. I te właśnie te wspólnoty, że z sąsiadami jednymi jestem bardzo blisko, z moją sąsiadką naprzeciwko zaprosiłam ich całą rodzinę zresztą na moje przyjęcie również w ogrodzie. Jak mieliśmy ślub 6 lat temu, to w ogrodzie urządziliśmy takie przyjęcie. To pół ulicy było u nas, była taka serdeczność, była otwartość, było bardzo miło. Lubię to, ale jest rzeczywiście tak jak mówisz, że mam to, czego chcę, bo fakt faktem, że nie mam pewnie kuchni nikaraguańskiej czy jakiejś innej, ale mam tyle, co potrzebuję, mam, bo jest kuchnia śródziemnomorska, jest u nas jest kuchnia chińska, jest indyjska, wszystko to, co chcę, jest na miejscu. Indyjska i włoska się nie liczą, bo są wszędzie, nawet w Polsce. Ale także... tak, ale nawet w Polsce oni gotują inną kuchnię. No dobrze, to powiedz mi... To jest też fenomen, który ja też doświadczyłem i też nie do końca mogę zrozumieć. Nasze książki czytają też ludzie w Polsce. I oni je zupełnie inaczej odbierają. My, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że na dzień dobry, ach, powiem, oprócz Polski jeszcze w jednym miejscu tak miałem tak w Dublinie, że na dzień dobry był olbrzymi dystans. I takie patrzenie trochę jak na UFO, co nam tutaj pan powie, z Londynu przyjechał. Także. I taki chyba brak zaufania na dzień dobry, że te spotkania, nie powiem drętwy, bo nigdy nie były drętwy, ale na początku było takie przełamywanie lodów, natomiast jak się spotykamy no gdziekolwiek, w Hiszpanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, to jest od razu jakaś taka wspólnota losów, czy czegoś takiego tam, tego w cudzysłowie tłacza, bo wiesz, my w odróżnieniu do emigracji takiej przedwojennej prawdopodobnie, czy powojennej, czy komunistycznej, jesteśmy tu z wyboru, a nie z musu. Dlaczego oni tak na nas patrzą w kraju? To jest chyba właśnie brak znajomości tych realiów. Właśnie samo to, słuchaj, no, przeciwnicy pracy za granicą powiedzą ci, że no jasne, mi nie spieszno, żeby jechać do Anglii na zmywak, tak? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja naprawdę nie znam ani jednego Polaka, który pracowałby na zmywaku. Przeciwnie, znam osoby, które szybko, nawet jeżeli faktycznie przechodzą od najmniejszego tego stopnia, tej drabiny powiedzmy zawodowej, to szybko lądują na stanowiskach kierowniczych. Polacy są bardzo pracowitymi ludźmi i zdyscyplinowanymi. Zresztą również jak pracowałam tutaj w tym angielskim pubie prawie 3 lata, pracowałam jako barmanka, co było też ciekawym właśnie doświadczeniem choćby socjologicznym czy tam psychologicznym i też mi na pewno dużo pomogło przy pisaniu książki, ale właśnie oni bardzo chętnie mnie zatrudnili w porównaniu z innymi barmankami, które co chwilę muszą wyskoczyć na papieroska, na dymka. O Jezu, cały czas narzekali, Boże, jaka nuda. Mnie nigdy się nie nudziło w pracy, no bo zawsze jest coś do zrobienia, zawsze można cokolwiek, nawet dołożyć rzeczy na półki. Jesteśmy bardzo zorganizowani, jesteśmy pracowici i myślę, że zasłużyliśmy na tą opinię i wśród pracodawców, tych oczywiście mądrych pracodawców, ci, co nie powiedzą, że zabieramy pracę komukolwiek, prawda? Bo to wiadomo, takie opinie idą wśród osób, które są na zasiłkach, prawda? Że zabieramy im pracę, a nigdy by takiej pracy nie podjęli. Więc właśnie nieznajomość realiów. Wiesz co, ja myślę, że to w ogóle jest jakby taka cecha ekspatów, ta większa
większy dynamizm taki życiowy. Odpowiedź dla tych, którzy mówią, że zabieramy im pracę, jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś przyjeżdża z słabszą znajomością języka niż ty, który tutaj mieszkasz, bez kontaktów i bez znajomości i zabiera ci pracę, to coś z tobą musi być nie tak. To jest dla mnie oczywiste. A druga sprawa jest tak, że rzeczywiście jest tak, że ze wszystkich krajów świata, bo Wielka Brytania jest takim trochę lepem na muchy, ludzie przyjeżdżają na przykład z Nepalu i otwierają tutaj restauracje, to wyjeżdżają takie najbardziej dynamiczne jednostki, takie, które sobie najlepiej radzą. Ci ludzie, którzy, wiesz, bo ja sobie myślę, że jesteśmy w super uprzywilejowanej sytuacji. Ja jak sobie pomyślę o tych ludziach, którzy tutaj narażają życie, żeby tu móc przyjechać i pracować za pieniądze, za które ja bym się pracy nie podjął już teraz po 14 latach, że idą tym tunelem i zabijają je pociągi, czy ci biedni Wietnamczycy, którzy zginęli w ciężarówce, tak? Chyba rok temu odkryto ciężarówkę pełną zwłok, a my Polacy mieliśmy to okienko do zeszłego miesiąca niestety, że moglibyśmy przyjeżdżać, podejmować pracę jak u siebie i zostać. No i ta emigracja jest taka lajtowa dla nas, tak? Zdecydowanie, bo ani prześladowania nas nie dręczą, ani właśnie uprzedzenia jakieś takie, no bo jednak co do niektórych narodowości są uprzedzenia dosyć, choćby romskiej, prawda? Więc... Żydowskiej. Tak, ale trzeba sobie zdać sprawę, że ci najwięksi krytykanci właśnie emigracji to są osoby, które nigdy w życiu nie wyjechały najczęściej poza obręb ich miasta. Oni nie znają języka. Wydaje mi się, że to jest potrzeba dużej odwagi, żeby zacząć nowe życie w innym kraju. Na pewno. Trzeba dużej odwagi i takiej wiedzy. Trzeba mieć świadomość, że non-stop trzeba się rozwijać, no bo jeżeli przyjeżdża się do obcego kraju, trzeba poznać jego kulturę, trzeba poznać jego język i to w takim stopniu, żeby pójść do urzędu i sobie poradzić, przez telefon rozmówić się, załatwić odwołania, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że dużo spraw się odbywa tutaj przez telefon i trzeba zwyczajnie się wyrazić tak, żebyś te swoje zdanie przekazał w odpowiedni sposób. Więc myślę, że potrzeba dużej odwagi i takiej świadomości, że wiecznie się rozwija. No i faktycznie jest inaczej niż w Polsce, no ale przecież żyjemy w innym kraju, musi być inaczej. Wiesz, co ci powiem? Ja miałem taki moment, kiedy oglądałem kanały youtuberów Ukraińców, Ukrainek, Rosjanek, którzy przyjechali do Polski i powiem ci, że ja tam tyle z siebie znalazłem. Oni opowiadali o naszym kraju, o Polsce, tak jak my opowiadamy o Wielkiej Brytanii czy o Irlandii. To było szokujące, bo ja jakby nie poznawałem kompletnie tego kraju. Aha. Czy może jest tak, że my, emigranci, którzy tutaj nam się powiodło jakoś lepiej lub trochę gorzej, mamy jakieś klapki na oczach i widzimy czegoś, czego nie ma? Na pewno jest inaczej, jeżeli mieszkasz całe życie w jednym miejscu i nagle z niego wyskakujesz. Masz po prostu inne jakieś spojrzenie, prawda? Myślę, że faktycznie dla Ukraińców w pewnym momencie Polska to była pewnym rajem. No dalej jest, no to programy są non stop. Zresztą widać to nawet, bo zszokowało mnie ostatnio, no zszokowało. No nie zszokowało, ale gdy mieliśmy odlot z Gdańska w zeszłym roku i właśnie obsługa już rozmawiała po rosyjsku i były również menu już było również w języku rosyjskim. To było coś, co ja mieszkając tutaj, mnie to ominęło. Zwyczajnie nie wiedziałam, że jest taki duży napływ właśnie ludności, która rozmawia po rosyjsku. Właśnie tłumacze włączyli do swoich usług, więcej właśnie dni było, kiedy tłumaczyli też rosyjskie teksty. Samochody pojawiały się właśnie, wiadomo, te reklamy były już
w języku rosyjskim, więc ta zmiana, to ona mnie tylko trochę liznęła, no bo przez te, wiadomo, wyjazdy do Polski. Myślę, że rzeczywiście Ukraińcy zdecydowanie odetchnęli pełną piersią w Polsce. Jednak to, co dla nas było trochę za mało, w pewnym momencie dla nich jest wystarczająco, co nie znaczy, że za jakiś czas oni nie będą chcieli znowu iść stopień wyżej. No, może po prostu Polska w międzyczasie się rozwinie i dogoni na przykład Wielką Brytanię. Zwłaszcza, że zwalniamy po Brexicie niestety. Ale tak. Wiesz co, u nas też taki był moment, tak gdzieś chyba na poziomie 2010 roku, gdzie praktycznie, pamiętam, był taki spis powszechny, gdzie przyszli komisarze do mnie do domu i przynieśli mi polską wersję opisu tego spisu, mieli przygotowane. Praktycznie wszędzie, gdzie jesteś w urzędzie, możesz poprosić o polskiego tłumacza. Automaty do biletów mają w tej chwili w Londynie niemiecki, francuski i polski. Także to jest ładne. Polacy to są drugą pod względem ilości. Ja myślę, że to są trochę mity, bo zwróć uwagę na to, że to 60 milionów mieszkańców, tak, w Wielkiej Brytanii jest. Nawet jak nas by było 2 miliona, jest niecały milion, to stanowimy naprawdę bardzo małą część tego społeczeństwa. Ale prawdą jest, że jakby miasta w dużej mierze są zdominowane przez emigrantów. Wszędzie, w każdym, nawet średniej wielkości miasteczku jest polski sklep. Albo przynajmniej był kiedyś. Tak, także u nas też jest. No akurat nie powiem Ferenc, ale w sąsiednim jest polski sklep. Także w Londynie mamy 2 czy 3 polskie radiostacje, które nadają po polsku. Mamy mnóstwo polskich tygodników, gazet, miesięczników, dzienniki nawet, także zgadza się. Trochę tutaj kolonizujemy ten teren. Nawet miałam przyjemność ostatnio udzielić wywiadu dla Tygodnia Polskiego. To ze Szkocji. Nie, to jest w Londynie, to jest właśnie weekendowy dodatek Dziennika Polskiego. To jest najstarsza polonijna gazeta, także mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się ukaże. Także. Dobra, to jeszcze porozmawiajmy o twojej drugiej książce. Po sukcesie niewątpliwym pierwszego jest druga książka. Ja tego nie czytałem już. A możesz opowiedzieć nam o tym? Więc Kronika Strasznego Dworku jest kontynuacją pierwszej części i w zasadzie zaczyna się od momentu, w którym skończyła się ta pierwsza. Cała fabuła jest skonstruowana w ten sposób, że główna bohaterka w związku tam z różnymi zawirowaniami życiowymi nagle zostaje wcielona do rodziny MacLeod. Wiadomo, szkocki klan, oni mają siedzibę swoją w Dunvegan w Szkocji na wyspie Skye. No i wymyśliłam to sobie tam, tak, gdzie robią whisky Talisker. Tak. Więc wymyśliłam to sobie tak, że skoro oczywiście pokochałam Szkocję tak bardzo, tak strasznie mi się ona podoba, że dlaczego by nie stworzyć alternatywnie, dlatego że w moich książkach główną bohaterką jest Ada również. Więc postanowiłam sobie, że skoro ja nie jestem skoligacona ze Szkotami, to przecież nie znaczy, że moja główna bohaterka nie musi. No tutaj była jakaś taka, ten szkocki akcent z tym obrazem. Tak, więc to właśnie wynika wszystko z tego. No tutaj poszłam dalej, tutaj już Ada odziedziczyła, w zasadzie dostała w prezencie tam na próbę taką posiadłość, więc postanowiła zaprosić sobie gości, żeby wybadali, jaki jest sekret, dlaczego akurat rodzina MacLeodów przekazała ją posiadłość, która nie jest żadną ruinką, która jest świetnie zrestaurowaną posiadłością, jeszcze przepięknie położoną, tutaj jest morze, tutaj mamy las i w ogóle jest w ogóle przepięknie, więc Ada wyczuła, że musi w tym być jakiś haczyk, że akurat rodzina się pozbywa takiego atrakcyjnego miejsca, więc postanowiła zaprosić na wakacje wszystkie swoje przyjaciółki, oczywiście swoją mamę i tam rodzinę, no i wszyscy razem badamy, gdzie jest haczyk. Oczywiście tam się pojawiają sprawy i trochę duchów. Wydawca zakwalifikował tę książkę jako komedia kryminalna, dlatego że jest tam bardzo humorystyczny wątek kryminalny, ale ja bym powiedziała, że to jednak jest powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym.
jest bardzo rozrywkowa, mogę powiedzieć. Szczególnie ona została wydana w zeszłym roku. Akurat mieliśmy lockdown, więc powiedziałam, że jest to książka idealna na lockdown, bo skoro nie możemy się spotykać z ludźmi, to czytamy tą książkę i mamy wrażenie pełnej chaty. Bo tam jest rzeczywiście pełna chata non-stop. Dobrze, to ja jeszcze na zakończenie chciałem Was zachęcić do poszukania książki. Jest dostępna w księgarniach w Polsce, w internecie i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Link do książek Ady Johnson znajdziecie pod filmem i znajdziecie tam też link do mojej książki Zbioru opowiadań Wyspa Dreszczowców. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału.